Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj środę, słuchajcie, 1 czerwca już jest, Dzień Dziecka. Także wszystkim dzieciom składam życzenia. Ale ogólnie, słuchajcie, pogody jak na czerwiec to są słabe. No nie jest za ciekawie. Jest chłodno, chłodno, naprawdę. Nie ma, nie wiem, wcześniejsze lata to było już teraz, o tej porze. Były upały i było znacznie cieplej, ale kurczę, jest nieciekawie jak na czerwiec. Wydaje mi się, że to lato, słuchajcie, będzie takie no nie za ciepłe. Pewnie tylko w lipcu może będą jakieś upały i później będzie... W sierpniu już zazwyczaj jest coraz chłodniej, także tego lata za bardzo nie będzie. No ale cóż, przechodzimy, słuchajcie, do rzeczy. Przechodzimy do rzeczy. Trzeba skomentować filmy, bo widzę, że się sypią na Mlecznym od wczoraj, jeden za drugim. Co godzinę jakiś filmik. Jakoś nie widzę, żeby Krzysiek zbytnio miał ochotę na nagrywanie, no ale cóż, no. Filmy muszą być, nie? Wydaje mi się, że powinni troszkę sobie przystopować z tym nagrywaniem, bo sam mówił, że chce mieć, nawet nie chce telewizora oglądać, chce mieć ciszę, spokój, a tam cały czas stoją nad nim i nie wiem, non-stop go nagrywają, gdzie on, wydaje mi się, że chce mieć spokoju, wcale nie za bardzo chce mu się tego nagrywać, no ale dobra. Dobra, słuchajcie, teraz tak, odniosę się do tych filmów, odniosę się do tego, co nagrał Paweł. Na początku, słuchajcie, no współczuję Pawłowi, że po raz kolejny został ośmieszony, wyśmiany, po raz kolejny został takim kozłem ofiarnym. Dlatego naprawdę nie rozumiem, po co on za każdym razem próbuje coś tam, nie wiem, skórać, interweniować, skoro wiadomo, że i tak na samym końcu dostaje baty i zostaje tym najgorszym. No niestety, no ale dostał... No nie dostał zbyt ładnej zapłaty za to, jak postąpił, bo uważam, że gdyby nie zareagował w tą niedzielę, to do dnia dzisiejszego byłoby jeszcze gorzej, albo mogłoby być też tak, że na przykład Krzysiek już by się nie obudził i wtedy ciekawe, kto by wziął za to odpowiedzialność. Także uważam, że ta reakcja w niedzielę była słuszna, chociaż zaznaczam i jestem o tym przekonana, że każdy, kto ingeruje w tak zwaną pomoc, jeżeli chodzi o szkolną, uważam, że nie robi tego bezinteresownie. Obojętnie, czy to jest Paweł, czy to są oni, czy jakakolwiek inna osoba, każdy ma w tym jakiś cel. To jestem na 100% przekonana i nikt mi nie powie, że nie. Także no... Współczuję, że po raz kolejny Paweł no, został ośmieszony, no bo widać, że widać, co tam się dzieje na tych filmach, co jest mówione. Także uważam, moje zdanie jest takie, że tam już nikt nie powinien ingerować, nikt nie powinien próbować, po prostu zostawić to tak, jak jest, bo i tak nikt nic z tym nie zrobi, będzie tak, jak jest i uważam, że to nie ma sensu, bo każda kolejna osoba i tak będzie wyśmiana i tak, nawet jeżeli będzie próbowała coś zrobić. Chociaż tak jak mówię, uważam, że każdy... pod tą przykrywką pomocy, ma też jakiś swój cel. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej. Trochę się dziwię, jeżeli chodzi o Jacka, o to, co on tam w ogóle mówi, że Paweł te słowa, nie wiem, do ust mu wpychał do Krzyśkowi, że nie wiem, celowo zadawał takie pytania, celowo, tak jakby wkładał mu te jego odpowiedzi do ust. No słuchajcie, ja nie widzę, żeby, kurczę, była taka sytuacja, zresztą live był, oglądałam, co było mówione, w jaki sposób Krzysiek się wypowiadał, co mówił i tak dalej, zresztą wszyscy to widzieli, także to akurat, no niestety, ale Jacek nie wiem, dlaczego tak mówi, ponieważ no każdy, nikt nie jest głupi i każdy widział i słyszał, co Krzysiek mówił. Powiem tak, jeżeli chodzi o te 400 zł, z tym mogę przyznać rację i zgadzam się z tym i z tym zastraszaniem. Uważam, że absolutnie nie jest zastraszany. Gdyby był zastraszany, uważam, że te relacje między Jackiem a Kononem byłyby zupełnie inne, a jakoś uważam, że oni mają dobre relacje między sobą. Zresztą byłoby widać po Kononie, że coś jest nie tak, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o to, że dostaje 400 zł, uważam, że to też nie jest do końca prawda, bo na logikę, słuchajcie, już wiecie, ile on mleka pił dziennie, wiecie, ile on tych napojów pił dziennie, wiecie, ile wydaje właśnie dokładnie na taksówki, bo on wszędzie porusza się taksówkami. Prostego, zwykłego człowieka nie stać na taksówki, a on sobie to tu pojedzie, to tu, to tam. Także uważam, tam rachunki przecież są za prąd, to nie płacą, no bo to akurat za każdym razem jest pokazywane na filmach. Uważam, że to nie jest 400 zł, że jest, nie jest to jakoś tam rewelacyjna kwota, uważam, że jest więcej, że dostaje więcej, bo to idzie sobie przeliczyć, że dziennie na te mleka, na te napoje, że tam nieraz mówił na filmie, że dziennie wypija 4-5 litrów, to już sobie policzcie, ile dziennie, 30 dni w miesiącu, ile dziennie idzie na te napoje, na mleka, tak? Kilkadziesiąt złotych. Więc na pewno nie jest to, a jeszcze oczywiście na pewno jakieś tam wiadomo, no coś do jedzenia i tak dalej. Także z tym się nie zgodzę i uważam, że jest to więcej. O to zastraszanie też się z tym nie zgodzę. Jeżeli, słuchajcie, chodzi o... co jeszcze chciałam rzec? Bo zgubiłam wątek. Jeżeli chodzi... A, że jest, słuchajcie, mówił, że jest głodny.
Uważam, że teraz tak jakoś troszeczkę Jacek złośliwie mówi na tych filmach, na każdym filmiku widzę, co Krzysiek nie ma pieniędzy i co chwilkę to powtarza. To jest takie trochę złośliwe, mi się wydaje. Nie ma na nic, co Krzysiek jest głodny. Zobaczcie, ile reklamówek stoi w kuchni. Uważam ja, że to jest słaby argument, jeżeli chodzi o te reklamówki stojące w kuchni. Te reklamówki to tam stoją od długiego czasu. Lepiej by Jacek pokazał, co jest w środku i czy te rzeczy znajdujące się w środku są w ogóle jeszcze do zjedzenia, bo uważam, że są to stare rzeczy do wyrzucenia. I jest to słaby argument, bo uważam, że on tylko, że tam jest kupowane, stawiane w tej kuchni, to tak stoi, stoi, stoją te reklamówki, zresztą widać to od dłuższego czasu. I tam nie jest jedzone, tylko to stoi po to, żeby później to wywalić. Także słaby argument. Poza tym celowo widzę, jest nagranie, gdzie Krzysiek w końcu je jakiś obiad porządny, a jakoś wcześniej na żadnych filmach takiego filmiku wcześniej nie było, żeby jadł jakiś normalny obiad. Uważam, że te obiady powinien jeść codziennie, czyli codziennie powinni zamawiać mu z Zodiaka, żeby chociażby jeden, bo on sam sobie nie zrobi, nikt mu nie zrobi obiadu, także codziennie mogliby mu zamawiać czy też przywozić obiady, żeby codziennie ten jeden pożywny posiłek zjadł. Tym bardziej, że on przy swojej chorobie, przy swoich też innych pewnie schorzeniach, musi przestrzegać diety, więc taki obiad jest ważny, jeżeli chodzi o niego. Także te reklamówki to jest absolutnie moim zdaniem słaby argument. Co dalej, słuchajcie? Jeżeli chodzi o to, bo cały czas jest podkreślane, że przecież Krzysiek na wszystko ma, na wszystko dostaje. Myślę, że coś tam dostaje, ale jeżeli chodzi, słuchajcie, o samą opiekę, tak? Trochę o to, co w ogóle się wydarzyło, o stan zdrowia Krzysztofa. Teraz słuchajcie, na tym ostatnim filmiku, który oni nagrali na Mlecznym, gdzie tam te komentarze zostały wyłączone, tam filmik pod drzewkiem o stanie zdrowia. Takie kurczę, nie wiem, zadam wam pytanie i sami tak, nie wiem, wydaje mi się, powinni odpowiedzieć sobie na nie, czy skoro tak podkreślane jest na każdym filmie, na wielu filmach, że przecież oni jako jedyni tam najwięcej zrobili, oni jak najwięcej pomagają na tych filmach i są przecież, może nieprawomocnymi, ale tak zwanymi opiekunami, nie dopuszczają przecież nikogo do tego, żeby tam ktokolwiek inny jakby był na tej szkole, zresztą widać po tej akcji, po tej zadymie niedzielnej, to czy uważacie, że opiekunowie, jako opiekunowie powinni codziennie, może nie codziennie, ale czy jako opiekunowie wielokrotnie powinniście być pod wpływem, bo wielokrotnie, słuchajcie, na filmach ostatnimi czasy słychać i widać, że no niestety, ale panowie są pod wpływem. Uważacie, że to jest normalne, aby osoby zajmujące się starszą, chorą osobą powinny pić alkohol? Bo dla mnie to nie jest normalne. Jeszcze słuchajcie, na tym filmiku, tam właśnie pod tym drzewkiem, taki też, no, uważam, że niezbyt stosowny tekst typu, że a no pójdzie do szpitala, no to przynajmniej schudnie, nie? A na końcu, dobra, kończymy, bo trzeba się napić. Słuchajcie, może już starcie z tym alkoholem na tej szkolnej. Wcześniej, słuchajcie, było wąchanie, a teraz jest chlanie i w coraz większych ilościach. Tam wielokrotnie jest na filmach, nie wspomnę już o tym Andrzeju. Zaraz też się jeszcze wypowiem na jego temat. Uważam, że może już żebyście sobie podarowali nie wiem, picie. Bo skoro jesteście opiekunami, to chyba nie wypada opiekunom spożywać non-stop alkoholu. I myślę, że spijcie sobie, oczywiście picie sobie poza filmikami, nawet no do bólu. Mnie to absolutnie nie interesuje, bo to są każdego prywatne sprawy, ale myślę, że nie przystoi, nie? I tak nie wiem, ciężko się przyznać, że lepiej było na przykład wypić sobie niż zareagować, bo nie sądzę, bo jestem przekonana, że gdyby nie ta akcja w niedzielę tego Pawła, to do dzisiaj, tam dzisiaj to już by było, nie wiem, co tam by się działo. Myślę, że dalej nic by się nie działo. Byłoby tylko coraz gorzej, nie? Także myślę, że powinniście też troszeczkę zauważyć swoje błędy, a nie tak ciągle tylko krytykować innych. I troszeczkę ograniczyć to alko, bo niestety, ale wizerunkowo na dzień dzisiejszy to szkolna bardziej, no nie wiem, no dla mnie no to słabo wygląda, jeżeli chodzi o to alko. Powinno być troszeczkę to ograniczone. Nie wiem, no chyba, że chcecie tak być postrzegani, wtedy nie dziwcie się, że jest taki odbiór, a nie inny. I teraz dalej, słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie, jeżeli chodzi o pana Andrzeja, bo widzę, że już tak zaczyna tam gwiazdożyć. Na początku, słuchajcie, cieszyłam się, mówię, kurczę, bo był taki czas, że ja w ogóle długi czas nie komentowałam tej szkolnej, nie? Pewnie wiecie, że tam chyba kilkanaście miesięcy nie komentowałam. Zaczęłam komentować od momentu, kiedy major wyjechał, ponieważ nie przepadam od nim, od zawsze, za nim od zawsze.
I mówię, kurczę, fajnie, nie? Teraz może coś się zmieni, będzie fajnie. Na początku, słuchajcie, zapowiadało się, mówię, kurczę, będzie Andrzej. Widać, że taki gość, mówię, widać spokojny, tam się nie rzuca, taki, no widać, że był na początku ogarnięty, nie pił, tam był chętny do tego, żeby pomagać i tak dalej, i tak dalej. I mówię, fajnie się zapowiada, będzie okej, okay, nie? Ale teraz, co ja widzę, to szczerze, to już nie chce mi się go nawet słuchać. On już się zrobił taki do przodu na tych filmach, że i taka dobra sprawa nic nie robi. Co on, czym on się zachwyca, że on jedną herbatę zrobił? To jest jego obowiązek. On tam mieszka, kurczę, dostał dach nad głową, dostał, kurczę, rozpoznawalność, dostał masę paczek, nie musi za nic płacić, wręcz przeciwnie, jeszcze dostaje pieniądze za to, że tam mieszka, że tam przebywa z tym Krzyśkiem i on się chwali tym, ojejku, bo herbatkę jedną zrobił. On powie, kurde, ty lata z tymi herbatkami, no stop, i podawać te herbatki, bo nic innego tam nie robi, kurczę. Jak można miesiąc czasu, wielkie obiecanki, cacanki, miesiąc czasu, nie wiem, chłop, który, nie wiem, zadeklarował, że pomaluje ten domek i miesiąc czasu malować? No ile razy? I ile można, kurczę, przeciągać to malowanie domku? Dwie ścianki? No bez przesady. Tak samo, jeżeli chodzi o to malowanie domku. To nie jest tak, że, kurczę, na to, na tamto będzie wyłożone. To jest tylko i wyłącznie malowanie domku jest konsekwencją tego, że jakieś debile pomalowali go. Gdyby go nie pomalowali, to nic by tam nie było robione. I tak samo myślę, że czas, być może się powtarzam, bo wczoraj też mówiłam, ale czas skończyć z tymi jakimiś obiecankami, bo to są tylko obiecanki, cacanki, od miesiąca czasu, wiecznie gadane na filmach, zrobimy to, zrobimy tamto, trzeba posprzątać to, ale dalej, kurde, z dnia na dzień jest to samo. Co teraz, jak już zrobiła się zadyma po niedzieli, to teraz dopiero no to widzę na tych filmach dzisiejszych jest mówione, że no jutro będzie w końcu, no kurczę, ale jakoś wcześniej przez cały miesiąc nic nie było zrobione. No ja tego nie ogarniam, nie można było tego załatwić. Tak samo boiler, już dawno miał być tam miało być, kurczę, podłączone i tak dalej, idzie ten boiler. Nie wiem, albo przestańcie mówić, że będziecie coś robili, bo czasami milczenie jest złotem, nie gadajcie nic. A później nie miecie, kurczę, bo jak gadacie, a nie robicie tego, to później macie pretensje do ludzi, że was hejtują, że po was jadą, że wiecznie, kurczę, jakaś krytyka. No taka jest prawda, no kurde, ja nie wiem, ja to widzę. I zaczyna mnie to irytować, bo był czas, mówię, fajnie, te paczki, nawet było fajnie, wesoło, bo jeszcze wszystko było dobrze, ale zaczęło mnie to irytować od momentu, kiedy tak, widzę, non-stop syf na tym podwórku, a to też chyba świadczy, nie? O tak zwanej opiece. Syf na podwórku i syf w domu też świadczy o opiece. Tam na tym stole, kiedy miała być zmieniona cerata? Widz przysłał specjalnie ceratę, to nadal leży z tymi bałwanami. Tam na tym stole to tylko jeszcze tylko brakuje, żeby nasrać. Nie rozumiem tego. Naprawdę tego nie rozumiem. Dlaczego tam nie może być poprzebierane, kurczę, na tym stole i wyjebane połowę tych rzeczy? Nie ogarniam po prostu tego. Tyle czasu. To łóżko, to są odpowiednie warunki dla człowieka chorego, tak? Ja to w ogóle się dziwię, że jak mops tam przychodzi na kontrolę, że oni, kurczę, nie zwrócą uwagi na to łóżko, na ten stół, co tam się dzieje, w koło w ogóle w tym pokoju. Tam jest, kurde, szkoda, że tam jeszcze do sufitu nie leżą te wszystkie rzeczy. Tak samo z tymi rzeczami tego majora. Dlaczego one już dawno nie są spakowane? Gość pojechał, miał wszystko w dupie, a wy ciągle, ojejku, bo trzeba się zapytać Wojtusia, czy można spakować jego rzeczy. To on, kurde, ma na to wyjebane, a wy się zastanawiacie i będziecie, nie wiem, 100 filmów nagrywać, żeby się zapytać Wojtusia na filmie, czy możemy spakować twoje rzeczy. To jest, kurde, mieszkanie, dom Krzyśka, bierze te, kurde, jego łachmany, pakuje do worów i dawno już powinny być u góry na strychu. A nie się 100 razy, o, musimy się zapytać tego smutnego majora, czy możemy wynieść. I już by było połowę miejsca na inne rzeczy. Już by było, kurczę, by było więcej przestrzeni. Ja tego nie ogarniam. No nie ogarniam, że to wszystko się tak ślimaczy. I dopiero jak ktoś zrobi zadymę, to wtedy dopiero, kurczę, no dzisiaj w końcu będzie ten kontener, no. Ja pierdzielę. No to mnie, naprawdę zaczyna mnie to irytować. Był czas, że było wszystko w miarę okej, okay, nie? Ale jak ja słyszę takie codziennie, mówię, czasami milczeniem, słuchajcie, jest złotem. I wtedy nie dziwcie się, że ludzie mają taką opinię, a nie inną. To może nie powtarzajcie codziennie na tych filmach, że będzie zrobione to, będzie zrobione tamto, musi być to posprzątane, skoro nic nie zrobi. Ile czasu, kurde, ten domek miał być już dawno pomalowany? I co ten Andrzej robi? No ten Andrzej nie wie, no ile czasu można malować ten domek? No dla mnie to jest po prostu wiecznie przeciągane. I uważam, że jeżeli chodzi o opiekę, no to zarówno czas ograniczyć bo jak z tym alko, bo jak na opiekunów przystało, wydaje mi się, że nie powinno być, nie wiem, że ciągle, Andrzej zresztą ciągle, wczoraj, na tych wczorajszych też. Myślę, że już starczy z tym alko, bo to tak trochę nie wypada w takim nadmiarze. Poza kamerami jak najbardziej, ale tam już szczerze, wizerunkowo to wygląda jak taka melina, no. I tak opieka nie powinna wyglądać. I jeżeli chodzi właśnie i to, co jest na podwórku i to, jak wygląda pokój i łóżko, na którym śpi Krzysztof, świadczy o opiekunach. Zdaję sobie z tego sprawę, że Krzysiek na wiele rzeczy się nie godzi, ale to, kurde,
Nie wiem, no przecież Jacek cały czas twierdzi, że. Przecież oni się bardzo dobrze dogadują. Jacek cały czas wielokrotnie, znaczy wielokrotnie powtarzał, że przecież on wszystko tam jest w stanie zrobić. On ma duży wpływ przecież na tego Krzysztofa. No to co nie jest w stanie, nie wiem, w końcu, nie wiem, naprawdę walnąć ręką w stół i żeby nie wiem, zmusić tego Krzysztofa w jakiś sposób, kurde, żeby to ogarnąć. Widocznie nie ma takiej mocy. Widocznie nie, bo dla mnie to już jest naprawdę. I tu nie chodzi o jakąś krytykę, tylko to jest naprawdę. I wtedy tu chodzi o to, że wtedy jakieś wielkie pretensje, bo są tylko obiecanki, cacanki, a głupiemu radość, że wszystko jest obiecywane, a nic nie jest robione. Dopiero jak się dym, jak się zaczyna robić gorąco, to wtedy już od razu, kurczę, wszystko jest, nie? Wszystko będzie zrobione dzisiaj. Nie wiem, no słabe to jest trochę, czasami słabe. I z tym Andrzejem też, słuchajcie, zapowiadało się dobrze, a szczerze mi się już nie chce go słuchać. Zanim on, kurczę, dojdzie do sedna tego, co on chce powiedzieć, to ja już po prostu myślałam, że jest inny. To Alko to już widzę, że też już działa po prostu na niego. Już czas, żeby skończył, żeby się ogarnął. Dostał tyle ciuchów od widzów, dostał tyle rzeczy, tyle prezentów. Nic nie nosi z tego. Nie potrafi się nawet ogolić, umyć, nie ubiera nic. Nie przebierze się, nie docenia tego, że ludzie tyle fajnych koszulek przysłali, tego wszystkiego, wiecznie, kurde, chodzi w tym samym. Nie wiem, no dla mnie to jest. Szczerze, czasami to aż nie chce się gadać. No mówię, no to ta szkoła to dla mnie to jest bagno, dlatego ja też przez kilka miesięcy nie nagrywałam. Myślałam, że po prostu teraz, że coś się może zmieni. Mówię, ten major wyjedzie, bo jego to nie trawię. Chociaż dzisiaj jest waleczka, nie? Podobno. No to z ciekawości, słuchajcie, obejrzę dzisiaj tą galę o 20. Jak on tam, kurczę, będzie walczył. I mówię, kurczę, może teraz będzie trochę inaczej, ale widzę, że co, kurde, no nie, no to. I jeszcze zaczynamy, bardzo mnie, no kurde, te obiecanki mówię. Czasami lepiej może nic nie mówić, niż obiecywać ciągle, a tak na dobrą sprawę, na drugi dzień nic, czy tam za parę dni nic nie, i tak nie jest zrobione, że efektów brak i dalej jest tak samo. Nie wiem, piszcie, co sądzicie w komentarzach. Na razie tyle i chociaż jeszcze tak na koniec, wydaje mi się, że Krzysiek, no, zrobił błąd, że wyszedł z tego szpitala. Uważam, że nie wygląda jeszcze zbyt ciekawie, że tak słabo wygląda i ciekawe na jak długo to potrwa. I zobaczymy na jak długo zrezygnuje z mleka i z Coca-Coli i tym podobne, nie? No, także ja nie mówię tego złośliwie, ale po prostu naprawdę później niech nikt się nie dziwi, że wszyscy krytykują. No bo kurde, to gołym okiem wszystko widać. Jak to wszystko funkcjonuje. Dobra, trzymajcie się, bo znowu się nagadałam. Trzymajcie się, pozdrawiam. Miłego dnia.